Skoro oglądasz ten film, to najprawdopodobniej masz problemy z zawrotami głowy. Być może byłaś już także diagnozowany pod kątem zaburzeń błędnika, być może były wykonywane badania obrazowe, jak tomografia komputerowa mózgu i w badaniach totalnie nic nie wychodziło. Miewam też pacjentów, którzy właśnie po wykonaniu takiej serii badań, w których nic nie wychodzi, skierowani są do psychiatry, bo przyczyn ich zawrotów głowy upatruje się w problemach natury lękowej, psychologicznej, a wcale tak nie jest. Nazywam się Agnieszka Anszczak, jestem terapeutką manualną i fizjoterapeutką i na co dzień w swojej praktyce pracuję m.in. z pacjentami z zawrotami głowy. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału, a jeśli jesteś być może z Warszawy, to zapraszam też na wizytę do siebie. Omówię dzisiaj trzy najczęstsze przyczyny zawrotów głowy, niezwiązanych z guzami mózgu, czy niezwiązanych z zaburzeniami błędnikowymi, tylko z napięciami narządu ruchu, z problemami niestabilnościowymi oraz z ustawieniem otolitów. Są to trzy takie przykłady, gdzie terapia manualna i fizjoterapia odpowiednio prowadzone bardzo szybko pomagają i przynoszą pacjentom ulgę. Pierwszy typ zawrotów głowy to problemy niestabilności odcinka szyjnego, górnych segmentów, czyli potylicy pierwszego i drugiego kręgu szyjnego. Problem z diagnostyką tych zawrotów jest taki, że tak naprawdę w Polsce, chyba i nawet w Europie, nie ma w tej chwili jeszcze urządzeń, które by to badały. Takie urządzenia są w Stanach, jest to tak zwany DMX, czyli dynamiczny rentgen. Robi się serię zdjęć w ruchu i wtedy bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie obrazuje, w jaki sposób podczas całej sekwencji ruchu ustawiają się te górne kręgi. W badaniach takich statycznych, czynnościowych najczęściej nic nie wychodzi, bo one są robione tylko w ustawieniach, tak? Raz, dwa, trzy. Natomiast nie znamy całej sekwencji ruchu. Najczęściej też w rezonansie magnetycznym nic nie wychodzi. Natomiast jeśli traficie do bardzo wprawnego terapeuty manualnego, problem niestabilności odcinka szyjnego można bardzo łatwo wybadać przez odpowiednie testy manualne, czyli w odpowiedni sposób terapeuta będzie chwytał Waszą szyję, ruszał delikatnie głową i można wypalpować bardzo ładnie to, czy na przykład te więzadła, które mają odpowiadać za stabilność tego odcinka, czy one są w porządku, czy nie. Czy jedno jest na przykład dużo luźniejsze, bo tak właśnie dzieje się u osób z zawrotami głowy, które ten odcinek szyjny mają niestabilny. I jak wygląda terapia w przypadku właśnie takiej niestabilności? Po pierwsze, rozluźnienie struktur mięśniowych, bo głównie chodzi o mięśniowe, mięśnie potyliczne, mięśnie szyi. A druga kwestia to jest właśnie praca nad ustabilizowaniem, czyli poprzez delikatne, ale bardzo delikatne ćwiczenia wzmacniamy mięśnie szyi, wyrabiamy kontrolę tych mięśni. Część takich ćwiczeń znajdziesz też w moim filmie, podlinkuję Ci go niżej. Drugą przyczyną zawrotów głowy mogą być, i to jest jakby przyczyna bardzo pośrednia, ale napięcia mięśniowe w obszarze żuchwy, w obszarze szyi. Problem tu wynika z tego, że na przykład właśnie nerw ósmyczaszkowy wychodzący z jakby z pogranicza rdzenia przedłużonego, mostu i rdzenia przedłużonego, wychodzi potem przez kanał słuchowy wewnętrzny i potem zewnętrzny. Jeśli mamy jakieś bardzo duże napięcia mięśni żwaczy, bardzo duże napięcia mięśni szyi, to te napięcia też transferują się i przez struktury mięśniowo-powięziowe mogą gdzieś delikatnie też drażnić kanał. Dlatego czasami wystarczy odpowiednie porozluźnianie mięśni. Słuchajcie, ja mam pacjentów też, którzy mają zaburzenia słuchu czasami, czyli pani mi opowiada, że po serii masaży na odcinek szyjny, bo przychodzi głównie z tym, po 4-5 terapiach, ona dużo lepiej na przykład słyszy zegarek na ścianie, tak? Więc napięcia naprawdę odcinka szyjnego bardzo mocno też wpływają na nasze nerwy czaszkowe, na odbieranie tego. Jest to po prostu niesamowite.
Tutaj jako terapia też oczywiście rozluźnianie okolicy żuchwy, szczęki, mięśni szyi. Czasami robi się manipulacje nerwów czaszkowych w odpowiedni sposób. Zajmują się tym właśnie terapeuci manualni, czyli bardzo wykwalifikowani fizjoterapeuci albo osteopaci. I tak samo, jeśli jest jakiś syndrom niestabilności, a czasami są to zespoły powiązane, to wtedy wprowadza się ćwiczenia stabilizacyjne. I trzeci typ zawrotów głowy, na który jako fizjoterapeuci możemy wpływać, są to tak zwane łagodne, ułożeniowe zawroty głowy. One związane są głównie z ustawieniem się kryształków w kanałach półkolistych, bo nasz błędnik działa na tej zasadzie, że są tam właśnie takie kryształki węglanu wapnia i one odpowiednio sobie przy ruchach głowy przemieszczają się. Jeśli jakiś kryształek nam się gdzieś tam zawiesi, tak, no coś się dzieje, zdarza się, że one się zawieszają, tak jak nazwę i opowiem to brzydko, ale jak spłuczka, tak? Taki jest po prostu pływaczek. Jeśli ten pływaczek w uchu nam się zawiesi, to on cały czas drażni błędnik, bo głowa wraca nam do prawidłowego ustawienia, a on się gdzieś tam przywiesi. I przy tym typie zawrotów głowy bardzo fajnie sprawdza się manewr tak zwany iPlaya. Wcześniej sprawdza się to manewrem Dixhalpike'a, która strona jest zajęta. Wykonuje się odpowiednią sekwencję ruchów głowy, tu też podrzucę Wam filmik. I u takich osób te zawroty naprawdę czasami po jednym manewrze znikają. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polubienia, do polajkowania, dlatego że dzięki temu będę mogła z tą wiedzą docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Oczywiście, jeśli jesteście z Warszawy, to zapraszam serdecznie na wizytę. Aga Szczak Terapia. Trzymajcie się. Hej!